Państwa i moim gościem MVP pierwszego meczu nowego sezonu, Patryk Kulpaka, atakujący Kresowi Górowo i obecnie. Patryk, gratulacje. Jak na gorąco ocenisz to spotkanie? Było łatwo, czy jednak musieliście się namęczyć w pojedynku z Działdowem? Bardzo dziękuję za gratulacje. W mojej opinii nie był to nasz dobry mecz. Przede wszystkim dużo błędów w przyjęciu, dużo piłek darmowych, które chcieliśmy dobrze dograć w pół, ale to jest spowodowane tym, że to jest pierwszy mecz w sezonie. Tak naprawdę nie było nam dane spotkać się na treningach wiele razy. Dosłownie tam raz byliśmy na treningu i rozegraliśmy jeden sparing. To jest bardzo mało. Zespół będzie się w trakcie sezonu budował i mi się wydaje, że jest w tym zespole potencjał, żeby w dalszej części sezonu naprawdę prezentował dobrą grę. Wróćmy jeszcze na chwilę do poprzedniego sezonu, do jego końcówki, do waszego udziału w półfinałach, jak i finałach o wejście do drugiej ligi, co było zresztą ogromnym zaskoczeniem. Jak wspominasz tamte turnieje, półfinały, finały, gdzie ja w swojej transmisji wspomniałem, że bardzo dobrze, żeście się uzupełniali na pozycji atakującego z nieobecnym już w drużynie Mikołajem Borko. Potwierdzić te słowa, czy jednak gdzieś tam coś innego jeszcze powinienem powiedzieć? Zeszły sezon był podobny do tego. W turnieju półfinałowym i finałowym dopiero zaczęliśmy prezentować się tak jak to powinno wyglądać od początku, ale już wcześniej mówiłem, czym to jest spowodowane. I na tych turnieju półfinałowym w Żeldowie, czy na turnieju finałowym w Skalmierzycach, cały zespół zagrał. Przede wszystkim każdy zawodnik, co wchodził, dawał z siebie 100% i to procentowało w dalszym wyniku i przebiegu poszczególnych setów i w końcowej fazie meczów. I tutaj pozdrawiam Mikołaja Borko. Naprawdę rywalizacja w zeszłym sezonie z nim stała na wysokim poziomie. Jeżeli się spotykaliśmy na treningach, jeżeli była taka możliwość, że obaj byliśmy na treningu, to naprawdę z jednej i z drugiej strony szły mocne ciosy, czy to na zagrywce, czy to w ataku, czy nawet w obronie. I to buduje, że na treningu jest rywalizacja, można wtedy wyciągać na meczach z tego pozytywne emocje. Dobrze, dziękuję Ci bardzo i życzę powodzenia w kolejnych Waszych spotkaniach. Nie dziękuję, żeby nie zapeszać. Pozdrawiam kibiców.